Pierwszego dnia turnieju Trefl Sopot gładko pokonał PGE Spójnien Stargard 93-63. Natomiast gospodarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wygrali z Kingiem Szczecin 83-73. W meczu o trzecie miejsce King Szczecin uległ PGE Spójni Stargard 83-84. W finale spotkały się drużyny z Sopotu i ze Słupska. Trefl szybko wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do końca spotkania. Czarni próbowali zmniejszać przewagę punktową rywala. Wygrali też trzecią kwartę. Ostatecznie Trefl pokonał Czarnych 75-62 i wyjechał ze Słupska z pucharem. W drużynie gospodarzy najlepiej punktowali Garrett 15 punktów, Young 10 punktów i Kucharek 9 punktów. To był ostatni sprawdzian Czarnych przed startem Ekstraklasy. Już 2 września Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra na wyjeździe z drużyną Hydrotrack Radom. Turniejowi o Puchar Prezydenta Miasta Słupska towarzyszyła też akcja charytatywna na rzecz Klemensa Pakulskiego, który od kilku miesięcy przebywa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i jest poddawany kolejnym etapom chemioterapii. Zebrane m.in. z licytacji piłki z autografami zawodników oraz wielu innych atrakcyjnych przedmiotów środki finansowe wesprą rodzinę chłopca w zakresie ponoszonych przez nich ogromnych kosztów związanych m.in. z zakupem leków, które nie są dostępne w Polsce. Podczas weekendowego koszykarskiego święta słupska drużyna zaprezentowała też autobus, którym będzie docierać w kolejne miejsca rozgrywek.